Cześć, ja jestem Paula i zapraszam Was dzisiaj na kolejny trening. Tym razem poćwiczymy sobie z piłką gimnastyczną. Potrzebne będą jeszcze para hantli. Trening świetnie się nada dla osób początkujących, ale dla osób zaawansowanych czy średnio zaawansowanych również będzie fajną opcją. Jest to trening wzmacniający, spokojny, więc jak ktoś nie ma ochoty na jakieś ciężkie, dynamiczne, intensywne interwały, no to jak najbardziej taki trening będzie odpowiedni. Zapraszam również na naszą stronę Fabryka Siły, gdzie dostaniecie indywidualne plany dietetyczne i treningowe. Trening składa się z 9 ćwiczeń. Przetrenujemy sobie brzuch, potem nogi, pośladki, na koniec górę ciała. Ćwiczenia wykonujemy przez 30 sekund i 15 sekund odpoczywamy. Tyle z informacji. Myślę, że możemy przejść do krótkiej rozgrzewki. Troszkę sobie podniesiemy tętno, przygotujemy się do treningu. I co? Włączam timer. Zaczynamy. Ok, lecimy z krótką rozgrzewką. Zaczynamy od delikatnego truchtu. Dołączamy pracę ramion. To są takie lekkie przeskoki z jednej strony na drugą. Coś podobnego do biegu bokserskiego. Z jednej na drugą leciutko odrywamy stopy. Dołączamy pracę ramion. Do przodu, ramiona proste i do tyłu. Teraz dłonie na barki, krążenia w przód. Cały czas sobie truchtamy. I do tyłu. Teraz schodzimy do podporu. Proste. Hop. Wykonujemy wykrok. Rotacja. Głowa podąża za ręką. I powrót. Wracamy. Prostujemy się. Ręce w górę. I to samo, druga strona, wykrok, rotacja, powrót, hop, ręce w górze. Proste plecy. I ostatni raz. Ok, teraz schodzimy do podporu. Pobudzimy sobie troszkę mięśnie brzucha. Wykonujemy birdog. Jednocześnie prawa ręka, lewa noga. Wyprost. Hop, naprzemiennie. Brzuch aktywny, pośladki. I teraz kładziemy się na matę. Troszkę zaktywizujemy poślad. Uwaga! Unosimy biodra w górę. Jedno nóż. Noga prosta. W górze napnij pośladek. Brzuch aktywny. Tułów jest w linii prostej. Hop. I've been like that since
5, 4, 3, 2, 1. Zmiana nogi. Cały czas pośladki są w górze. Cały czas napięte. Pięć, cztery, trzy, dwa i jeden. Zostajemy w tej pozycji. Ręce dajemy za siebie. Unosimy nogi. Brzuch aktywny i staramy się tak wytrzymać. W celu utrudnienia można troszkę opuścić nogi, ale jak tylko zaczną się nam odrywać plecy, no to podnosimy je do góry. Chwilkę wytrzymamy. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Przechodzimy do ćwiczeń. Popracujemy sobie teraz nad brzuchem w pozycji takiej półdeski, bo będziemy na kolanach. Przechodzimy z ramion na przedramiona i wysuwamy sobie piłkę w przód i wracamy. To jest pierwsze ćwiczenie. Drugie to będzie bird dog na piłce, czyli sobie kładziemy się na nią. Jesteśmy w takim podporze, tutaj ręce są na macie i unosimy, tak jak w rozgrzewce było. Prawa ręka, lewa noga naprzemiennie. I trzecie ćwiczenie, glute bridge. Nogi są na piłce. I unosimy biodra. Nic więcej. Proste, fajne, przyjemne ćwiczenia. Uwaga, lecimy. Moment. I lecimy. Hop. I wysuwamy. Brzuch jest napięty. Wracasz. Pamiętaj, żeby lędźwia, żeby biodra były podwinięte. Czyli nie chcemy mieć wygiętych. Chcemy mieć ładne, tutaj proste. Hop. Ok, i to ćwiczenie zrobimy w trzech seriach, nie ćwiczymy obwodowo, czyli trzy te planki, potem przechodzimy do bird doga, ok? To będzie za dużo zamieszania. I druga seria, schodzimy na przedramiona, wysuwasz, na pewno powinnaś poczuć mocno brzuch. Jak ktoś jest zaawansowany i to ćwiczenie jest dla niego za proste, może zrobić w pozycji normalnej deski to ćwiczenie. Wtedy to zabiera wysokie. Suwasz i wracamy. You got something on your mind, I'ma try to help you let it go. Wydech. I'ma try to help you let it go. Podnieś biodra. Lecimy z trzecią serią.
teraz kładziemy się na piłkę. Moja jest troszkę za duża, ale jakoś powinnam sobie poradzić. I naprzemiennie unosimy rękę i nogę. Uwaga, prawa ręka, lewa noga, hop. Hop. Kontrolowany sposób. I tutaj, mimo że leżymy na piłce, to i tak brzuch jest aktywny. Nie chcemy dopuścić do wyginania lędźwi, czyli czegoś takiego. Nie, plecy mają być proste. Przerwa. Chowa jest oczywiście przedłużeniem kręgosłupa. Pięknie i ostatni raz. Ok. I teraz schodzimy do leżenia. Nogi są na piłce. I podnosisz same biodra. Spinamy pośladek. Możesz się tutaj zaprzeć dłońmi o podłogę. Można w ten sposób trzymać, jak wygodniej. Pamiętaj, że tutaj tułów jest w linii prostej. Nie wyginamy go, czy nie unosimy zbyt wysoko. Przerwa. Powolutku, mocno napnij w górze pośladki. I ostatnia seria. Dajemy. Kolejne ćwiczenie to będzie przysiad z piłką. Piłkę sobie łapiemy, jak będę robiła to ćwiczenie bokiem. I uwaga, schodzimy w dół. Piłka przed siebie.
potem do siebie jak wstajemy i powtarzamy. Hop, prostujemy ramiona, kolana idą na zewnątrz. Plecy proste. Pięknie. Okej. Druga seria. Dopnij w górze pośladek, brzuch. Sekund do końca. I ostatni. Super. Lecimy z trzecią serią. Prostujesz ramiona. Odpychamy piłkę od siebie i przyciągamy. Wolniutko. Ostatni. Super. Następne ćwiczenie. Wykopy w leżeniu. Uwaga. Idziemy robić takie donki, kiki. Lecimy. Najpierw jedna noga i tutaj pracuje sam pośladek. Plecy są proste. Odcinek lędźwiowy jest nieruchomy. Hop. I góra. Stopa zadarta. Głowa jest przedłużeniem kręgosłupa. Stop. Zmiana nogi. Lecimy. Mocno dopinasz pośladek. Okej. Druga noga. Trzymaj brzuch aktywny. Trzy, dwa, jeden. Zmiana nogi. Wdech i wydech. Powolutku.
dynamiczniej w górę, wolniej opuszczasz. Stop. Ostatnia seria. Skup się na pracy wyłącznie pośladka. Podwiń biodra, nie wyginaj lędźwi. I ostatni raz. Trzy, dwa, jeden. Teraz ustawiamy się do piłki bokiem, w zasadzie kładziemy się na niej. Ta noga blisko niej jest podwinięta, druga jest wyprostowana i unosimy w kontrolowany sposób. Tutaj się opieramy ramieniem. Stopa flex. Głowa oczywiście jest też w przedłużeniu całego kręgosłupa i lecimy. Hop. Raz jedna, raz druga strona. Stop. Zmieniamy sobie stronę. Połóż się tak, żeby ci było komfortowo. Ręka na biodrach i powolutku. I tutaj też ważne, żeby biodro było podwinięte, żeby brzuch nie był wypchnięty do przodu. Plecy są proste. No. W prawie każdym ćwiczeniu trzeba to kontrolować. Niestety dlatego tyle o tym trąbię. Stop! Dobra, zmiana strony. Kontrolowany ruch. Opuszczasz również powoli. Kto nie może na wyprostowanej nodze, to robi w ten sposób. Druga strona. Całkiem wygodnie się na tej piłce leży. I lecimy. I tak jak mówiłam, można też robić w ten sposób, też fajnie wchodzi w pośladek. I stop, i ostatnia seria. Trzy,
2, 1. I unosisz. Trzy, dwa, jeden. No, pali poślad. Ostatnie powtórzenia. Dziesięć sekund. Okay. I teraz kładziemy się z powrotem na piłkę. Okay. Ręce sobie dajemy za głowę. I uwaga, pośladki spięte. I unosimy tułów. Ale w taki sposób, tylko do wyprostu, nie chcemy robić o czegoś takiego. Delikatnie. Hop. Brzuch napięty. Pośladki również są aktywne. Od przerwy. Nie opłaca się schodzić z tej piłki. Uwaga, ręce za głowę. I hop. Tylko trzy serie. Przygotuj się, ręce za głowę, brzuch napięty, wyginaj lędźwi i unosisz delikatnie do góry, opuszczasz, hop, wdech, wydech. Dwa i jeden. Okay. I teraz siadamy sobie na piłkę, bierzemy hantelki, jakieś małe obciążenie, u mnie jest to 2 kilo, u Ciebie może być 1, może być 1,5. I uwaga, po łuku unosimy sobie hantle do góry i opuszczamy w dół, wolniutko. Wolno, wolno, wolno. Brzuch aktywny, plecy proste. Hop. I stop. 15 sekund przerwy. Uwaga, lecimy. Unosisz wolniutko. I tak samo raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Opuszczasz. Możesz sobie tak liczyć. Dwa, trzy, cztery, pięć.
super. I dość. Przed nami trzecia seria. Następne ćwiczenie będzie na brzuch w leżeniu i potem przechodzimy do rozciągania. Uwaga! Dynamicznie w górę i wolno opuszczasz. 3, 4, 5. Super. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Super. I ostatnie ćwiczenie. Piłkę sobie łapiemy tutaj między nogi. Ściskamy ją, więc też podziałamy na mięśnie wewnętrzne, ud. I uwaga, lecimy. Przenosimy sobie ją do ramion, opuszczamy nogi, wracamy, spinamy brzuch, opuszczamy piłkę minimalnie. Hop. Opuszczasz do tego momentu, po prostu chodzi o to, żeby plecy nie odkleiły się od maty. Hop. Stop. Dwie serie przed nami, odpocznij. Po prostu chodzi o to, żeby nie było takiego łuku. Widzicie, że ja mogę całą rękę włożyć. Także lecimy. Hop. Pamiętaj o dociskaniu piłki przez stopy. Stop. Hop. I już trzecia seria, ostatnia. Hop. We got everything we need right here. Wine and burning chemistry. You and me alone. You and me alone. Inside of our embassy. Everything we need right here. Pięknie. Stajemy piłkę, zostawiamy, przechodzimy do rozciągania. A nie, piłka się jeszcze przyda. Ok, ręce sobie prostujemy, są wyprostowane i uwaga, odchylamy ją daleko przed siebie. Wytrzymujemy tak chwilę. Okej. Teraz siadamy sobie. Turecku. Ręka na piłce i rozciągamy. Hop. I wracasz. Kilka powtórzeń, kilka wdechów. Ostatni. Przenosimy piłkę na drugą stronę i to samo.
ramię wyprostowane. Wracamy. Przyciągniemy mięśnie. Sporo głowę, piłka może nam posłużyć jako wsparcie. Trzymamy się. I przyciągamy do pośladku. Można się na niej trochę podeprzeć. I druga strona. Łapiemy. I wracamy. Okej, krótki cooldown mamy zrobione. Dzięki Ci za dzisiejszy trening. Widzimy się oczywiście w następnych filmach. Wpadaj na nasze Instagramy, do mnie, do Fabryki Siły. Do zobaczenia następnym razem.